niesamowity kolejny odcinek i jak widzicie w ogóle klipcie mi tu wybuch i nagrywam ten odcinek, nie wiem, 40 raz, więc słuchajcie, mam nadzieję, że teraz się wszystko uda i że żaden klipcie mi tu nie wybuchnie, albo jakiś TNT, jakieś różne rzeczy się, słuchajcie, dzieją. Jest tutaj tak strasznie dużo, wiele takich minek, które są jeszcze, wiecie, jakby wam to wytłumaczyć, niewybuchnięte i przez to czasami można się normalnie wynadziać, ale nie wiem, czy pamiętacie, gdzie jesteśmy. Tak, jesteśmy, słuchajcie, w Bobowicach. To są te Bobowice, które oczywiście pewnie pamiętacie z odcinków, tylko z tego, co widzicie, to mur jakoś zniknął. Nie wiem, o co chodzi z murem i ogólnie one jakoś dziwacznie wyglądają. Co tu jest za tabliczka? Ups, dobra, chyba ją zniszczę. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy odnaleźć konika Krzysia. Tak, to jest pomysł na dzisiejszy odcinek, ponieważ wiecie, no Bobowice rozumiem, Milionowice rozumiem, no ale bez konika Krzysia to nie jest to samo, więc w dzisiejszym odcinku musimy ogarnąć konika Krzysia. I oprócz tego, że musimy go ogarnąć, tu zwiedzimy, słuchajcie, dawne... Oj, tutaj rozwaliłem. Zwiedzimy jeszcze dawne do tego, oczywiście, nie wiem, czy pamiętacie, bagna, bo tam było pełno tajnych baz, tak samo możemy pójść w tamto miejsce, bo tam nigdy, słuchajcie, nie... Klipcio! No i słuchajcie, znowu kolejny klipcio, no co tu się dzieje? Czemu w tych Bobowicach jest tyle tych klipciów? Dobra, trzeba rozwalić klipcia, a wy w tym momencie, słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Zobaczymy, kto szybciej, czy ja rozwalę klipcia, czy... aha, klipcio wybuch. Dobra, mam nadzieję, że byliście szybciej niż ten klipcio wybuchujący. I pamiętajcie również o tym, żeby subskrybować ten kanał, bo to jest mega, słuchajcie, ważne. I wpadajcie na sklep z koszulkami, no i zaryłem normalnie głową w ziemię. Kto już jestem ciekawy tych wszystkich komentarzy. 002 Bobuś zarył głową w ziemię. I słuchajcie, pamiętajcie również o tym, żeby wpadać na sklep z koszulkami, ponieważ darmowa dostawa jest od 99 zł, więc polecam wam bardzo serdecznie. Ten kurczak jest jakiś dziwny. Dobra, ja sobie może, wiecie co? Zwiedzanie może zaczniemy od tamtego miejsca, bo tam za bardzo chyba nikt z was nie był, z tego co pamiętam. W sensie może na jakichś na live'ikach albo na takich różnych miejscach, ale raczej chyba mi się wydaje, że nie wiecie, o co tutaj chodzi. A my to budowałem, ja to w sumie najbardziej budowałem poza odcinkami. I słuchajcie, tutaj mamy taki normalnie elegancki parking na nasze fury. Patrzcie, tu jest taka normalnie fura biała, tu jest taka sraczkowata, czy jak ja mam to powiedzieć. No i tam też są fury i patrzcie, wchodzimy tutaj. A tutaj jest normalnie studio nagrań. I jeżeli pamiętacie odcinek, znaczy odcinek, taką piosenkę Bobo Brzydka 16, nie wiem, czy ktoś kojarzy, słuchajcie. Jak kojarzycie, to napiszcie w komentarzu, ale chyba nie kojarzycie. Ale jeżeli kojarzycie, słuchajcie, to wydaje mi się, że powinniście również kojarzyć to miejsce, słuchajcie. Tak, mi się... Oj, tu są jakieś te potworki. Dobra, wyjaśnimy te potworki. Jestem ciekawy, czy pamiętacie. Tu jest na przykład nasza kamera. Patrzcie, dorobiliśmy się takiej kamery normalnie, kozak. Tutaj kamera normalnie nagrywa. Patrzcie, jaka ona jest kozacka. I tutaj sobie normalnie siedzimy. To sobie tutaj wyrzucę, bo niepotrzebne. I nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj było... Bobo, to ja, ziomek z Minecrafta znany. Mam nadzieję, że przez wszystkich was... No właśnie, mam nadzieję, że pamiętacie. Jak ktoś nie pamięta, to wpadajcie. Bobo Brzydka 16. I tutaj to wszystko nagrywaliśmy. Tu jest takie studio do nagrań. Tu mamy jeszcze takie inne rzeczy, ale to się może dowiecie jakoś w przyszłości. Nic wam tam więcej nie będę zdradzać, co tam jest. A teraz pójdziemy na całe bagno, bo tam tyle, słuchajcie, dawno mi nie było. Tu jeszcze coś to samo. Wszystko to wygląda tak samo. Wiecie co? Nie mam nic do jedzonka, ale dobra, jakoś sobie damy radę. Powolutku do... Normalnie musimy tam dolecieć teraz to z elitrą. To patrzcie, zium, robimy, jesteśmy normalnie prawie na bagnach. Jedna fajerwerka, jestem na bagnach. A ile to się szło normalnie? Z 30 sekund, a tutaj normalnie 5 sekund i jestem z powrotem. Dobra, wiecie co? Wezmę sobie tą pszenicę, bo nie mam za bardzo nic do jedzenia, a jedzonko się zawsze przyda. I teraz tak, położymy sobie tutaj elegancko nasionka, żeby pszenica ruszła dalej. Zjem sobie tutaj, patrzcie, to jedzonko i weźmiemy sobie marcheweczki i będzie, słuchajcie, dobrze.
Czyli tak, sadzimy marchewki, zbieramy tą pszenicę, dobra, i wydaje mi się, że tego jedzonka mi już tutaj wystarczy, tyle ile powinno być, tu jest nawet łyżeczko, nie wiem czy pamiętacie, często sobie tutaj spaliśmy, a teraz wchodzimy do bazy, która była, powiem wam, jedną z pierwszych moich baz, więc sobie możemy tutaj wejść, ojeju, jak dawno mnie tu nie było, słuchajcie, tu są jeszcze, tu był chyba secik, tak, słuchajcie, to były jeszcze rzeczy intruza, Boziu. Pamiętacie te czasy? Ale to było dawno temu i to są wszystkie itemy jego. Tutaj mam jakieś jedzonka. O, tu... Co tu robi pieczony kurczak? Dobra, ja tam, słuchajcie, nie zaglądałem. Ja nie wiem, co tam robi pieczony kurczak. Kurczaków się nie je i pamiętajcie, kurczaków nie jemy. Ale patrzcie, pójdziemy tutaj dalej. Tutaj mamy jakieś wiadra z wodą. Tu są jakieś takie drewniane rzeczy. Ale co jest najciekawszego, możemy tam na dół zejść. Ojeju, ja się tam boję, bo to była wojna. Chłopaki tutaj wszystko rozwalali. O nie, patrzcie. Patrzcie, jak tu jest wszystko rozwalone. Ja w ogóle z tym miejscem mam bardzo ciekawe wspomnienia, ponieważ jak byłem w tym miejscu, to wtedy ruszał sklep z rzeczami Bobo Team. Nie wiem, czy pamiętacie pierwszy wzór Bobo Team. To w tym miejscu po prostu sklep ruszał. Jakoś tak to był ten etap, więc to było naprawdę dawno temu. I pamiętam to jak dziś, jak się naprawdę normalnie kupowali te rzeczy i naprawdę wielkie pozdro. Ale poczekajcie, czy tu jest konik Krzyś? Bo konik Krzyś gdzieś tutaj jest na bagnach. Zobaczymy jeszcze... Oj, tu nie ma itemów. Jeszcze tam była taka tajna skrzynka. Nie wiem, czy pamiętacie. Tutaj jest tajne przejście. Tu się klikało albo tutaj. O! Jest, słuchajcie! Są moje itemy, są moje skarby. Dobra, oj, dirta mamy, kozacko. Dobra, teraz wychodzimy. Wszystko tu chyba... Aha, no myślałem, że już nie działa, ale wszystko działa. Tam jest jakaś ten... dobra, może tam nie będziemy iść. Albo dobra, pójdziemy i obczajmy, czy tu są jakieś fajne itemy. No bo wiecie, powinniśmy... O! No niewidzialność, możemy oberkę patrolować, będzie fajnie, ile znaczników, ole kozacko, dobra i teraz przechodzimy sobie bardziej tędy, tu właśnie były te redstone'owe rzeczy i tutaj nie wiem czy pamiętacie, ale tam jest tajne przejście, tutaj się klikało gdzieś, nie pamiętam, o, tu się gdzieś klikało, którejś z tych, nie pamiętam które, okej. I wchodzimy. I tu była skrzynka. Nawet widać inny blok, tylko jak to się ją włączało? Jakoś chyba tutaj z tego co pamiętam. O! Nie, to nie, tu jest wyjście. Poczekajcie, może tutaj jakoś się to klikało. Jakoś tutaj któryś przycisk. O! Jest! Działało, tylko który to był przycisk, bo ja nie... O, jest! Mam! Nie, ona jest zamknięta. O, dobra, to jest ten. Okej, jeszcze raz. Mamy itemy! Ale kozacko, że mamy tutaj takie itemy! Ej, dobra, kozacki mieczek mamy. Ale słuchajcie, płomyczek tu jeszcze jest! W ogóle nie wiem, czy pamiętacie... kto pamięta taki patyk? Nie powiem wam nazwy, ale on też tutaj był na ry. I na, w sumie na ly się bardziej pisało. Więc... jak to się otwiera? Poczekajcie, gdzieś tu jest naciśnięcie. O, jest, było chyba to. Dobra, jest, wychodzimy elegancko. Ale wiecie co? Tu nie ma konika Krzysia. Tu są też jakieś diamenty. Ale nie ma żadnego konika Krzysia. I to mi się nie podoba. Może być jeszcze w jednym miejscu. Z tego co pamiętam, bo budowałem konikowi Krzysiowi takie miejsce koło bagien. Już oczywiście idziemy w tamtą stronę. Elegancko po prostu te nasionka tutaj wyrzucimy, bo się nam na razie chyba za bardzo nie przydadzą. I tutaj może być konik Krzysiu jeszcze schowany tutaj w tej swojej jaskini z tego co pamiętam. Poczekaj. Ty, tu jakieś TNT wybuchło. Poczekajcie, gdzie tu jest może być konik Krzysiu? Ej, bo mi się to przestaje podobać, bo tu był chyba konik Krzysiu. Poczekajcie, zobaczę, podlecę do góry, czy niczego nie pomyliłem, ale chyba tam powinien być konik Krzysiu. Polecimy jeszcze w górę, bo mi się wydawało, że tam to kładłem. Poczekajcie, jestem zdziwiony. Tu jest stara baza chłopaków. Tu jest baza na bagnach. Tutaj jest domek wróżki. To konik Krzysztof... A nie, słuchajcie, ja pamiętam. Ja tutaj zostawiłem właśnie. Boże, co ja jestem za inteligentny. Nawet chyba razem tu budowali sobie na live'iku z tego co pamiętam. Tutaj zbudowałem, bo tutaj aberka wszedł.
czy Aberka mi to wybuchał, nie pamiętam, który z nich. I tutaj gdzieś była ta, taka, zobaczcie, tabliczka. Pamiętam to, tylko... O, jest tu tabliczka, patrzcie. Siano, tam jestem. Właśnie, zapomniałem, że my tą tabliczkę nawet postawiliśmy. I słuchajcie, pewnie już wiecie, gdzie był konik Krzysiu. Mi się jak zwykle chyba pomyliło. Już wiem, konik Krzysiu jest tutaj schowany w takiej górze. Ale wam pokażę. Tam było napisane na tabliczce, tam, gdzie jest siano. I tak, faktycznie, tam, gdzie jest siano. Bo to siano było gdzieś tutaj. Poczekajcie, z tego tu pamiętam, gdzie było to siano. Tutaj ratowaliśmy konika Krzysia, nie wiem, czy pamiętacie, bo tu raz konik Krzysiu był, ale go uratowaliśmy. I tu gdzieś takie siano powinno być, poczekajcie, gdzie ono jest? Tutaj gdzieś przy górze jakieś siano. Nie tutaj, tu... Jest tam! Dobra, znalazłem, słuchajcie, to siano. I tutaj podchodzimy i będzie konik Krzyś! Naprawdę, oby tam był konik Krzyś, bo jak tu konika Krzysia nie będzie, to będzie lipa, ale dobra, to siano sobie zabierzemy, bo konikowi Krzysiowi się zawsze przyda troszeczkę sianka więcej. I teraz patrzcie, rozwalamy tutaj tego dirta i jest otwarcie! Widzę go! Czy wy widzicie konika Krzysia? Jej! Ja widzę, ale fajnie! I słuchajcie, konika Krzysia mi tak brakowało! Boże, z konikiem Krzysiem jest tyle fajnych wspomnień! Ja go tutaj musiałem schować! Patrzcie, Krzyś! Konik Krzysiu normalnie w prawdziwej okazałości! Dobra, wykopujemy tutaj wejście i będę zabierać stąd konika Krzysia, tylko nie wiem za bardzo w jakie miejsce, ale wydaje mi się, że to będzie chyba w porządku, żeby go po prostu stąd zabrać. Elegancko po prostu. Albo nie, to miałem sianko w sumie wziąć chyba dla niego. Więc poczekajcie, weźmy go na razie do Bobowic. Ale piszcie, co ja mogę zrobić dla konika Krzysia. Bo może zrobimy jakieś, nie wiem, dla niego jakieś fajne miejsce. I teraz słuchajcie, patataj normalnie z konikiem Krzysiem. Ej, słuchajcie, Bobo i konik Krzyś to są normalnie najlepsi kumple. Nie ma nic, słuchaj, nie ma nic, słuchajcie, lepszego, lepszych kumpli niż ja i konik Krzyś. Naprawdę, słuchajcie, nie ma lepszych normalnie kumpli. I teraz lecimy tutaj do góry, padlaj! Ale ten konik Krzyś normalnie szybciutko... Wow, te ptaki atakują! Konik, uciekamy, koniku Krzysiu! Ile tu jest potworów tego wszystkiego? Dobra, i teraz trzeba uciekać. Dobra, poczekajcie, lecimy tam na dół. Nie wiem, w którym miejscu, koniku, zrobić ci jakieś miejsce. Ale możemy to jakoś tutaj mniej więcej ogarnąć. I tutaj na razie... O, jakbyś tędy się zmieścił, to by było elegancko. Dobra, tu są drzwi, ale wierzę w ciebie, że dasz radę. Albo chyba nie dasz rady. Dobra, to ci zrobimy... Ale ty, chłopie, gruby jesteś! Nie mieścisz się w jednej kratce, dobra? Tutaj musimy te kurczaki teraz za... Wow, chwilka, konik Krzyś, chwilka. I tutaj cię muszę jakoś gdzieś położyć, okej. Może pójdziemy z tobą tutaj na... Oj! Przepraszam, koniku, zaraz ci dam tutaj jedzonko. I wydaje mi się, że tutaj będzie w porządku dla konika. I teraz patrzcie, bierzemy to sianko i kładziemy po prostu tutaj sianko dla konika. I teraz musimy mu troszeczkę jedzonka dać, bo tutaj stracił jedzonko. Czy to jest tutaj jakaś pszenica? Nie ma, to weźmiemy to. I patrzcie, damy mu pszenicę. Okej, i zjadł konik Krzyś. Konik Krzyś jest uratowany. I konik Krzyś normalnie znowu w Bobowicach. Patrzcie, jak elegancko to jest konik Krzyś. A to są kurciaczki, które będą po prostu wasze. Więc naprawdę jest po prostu elegancko. A wam, jeśli ten odcinek się spodobał, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować i lajkować ten kanał. Bo to jest naprawdę mega ważne. I wpadajcie również na sklep z koszulkami znowu. Bobuś normalnie, patrzcie, glebę zaliczył. I wpadajcie na sklep z koszulkami, ponieważ darmowa dostawa od 99 zł. A ja w tym momencie będę uciekać. No i cóż, razem z konikiem Krzysiem normalnie jakąś chyba imprezkę sobie zrobimy. Więc pozdro!